pracujemy nad modernizacją cmentarza, rozbudowujemy cmentarz. Jest potrzeba, aby cmentarz rozwijał się. Zagospodarowaliśmy 2 hektary prawie ziemi po dawnym poligonie, który pozwoli na wygospodarowanie około 1500 miejsc na pogrzeby. Zakres prac, który jest realizowany, to zakres prac związanych z budową ścieżek dla pieszych, kanalizacją odwodnienia, małej architektury w postaci ławeczek, czy też miejsc na składowanie odpadów oraz oświetlenia elektrycznego. Dodatkowo też będzie wbudowane kolumbarium. Inwestycja rozpoczęła się na początku bieżącego roku. Planowany termin zakończenia to jest październik bieżącego roku. Te 2 hektary to jest przestrzeń po dawnym poligonie, który znajdował się w obrzeżach miasta. Jest to za już nową bramą. W dalszej części wygospodarowany teren, a więc jakby w tej nowej części następny areał został zagospodarowany na cele cmentarza.